Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo, panie profesorze. Jest mi niezmiernie miło i chciałam też podziękować senatorom, którzy byli inicjatorami tej uchwały, aby rok 2023 został ustanowiony rokiem Wisławy Szymborskiej. Odczytam w tej chwili uchwałę. Wisława Szymborska to jedna z najbardziej znanych polskich poetek, zarazem jedna z nielicznych polskich noblistek. Jej twórczość spotyka się wciąż z żywym odbiorem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Urodzona 2 lipca 1923 roku w Prowencie, obecnie część Kórnika, od 1929 roku mieszkała w Krakowie. Bibliografia Szymborskiej wraz z publikacjami listów, wydaniami specjalnymi jej utworów, wyborami wierszy, felietonami oraz innymi tekstami liczy obecnie kilkadziesiąt pozycji. Za życia poetki ukazało się 12 tomów jej poezji. Pośmiertnie w roku 2012 wydano niedokończony tom Wystarczy, a 2 lata później Czarną piosenkę, która miała być debiutem poetki. W 1996 roku Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla za, jak brzmiało uzasadnienie Akademii Szwedzkiej, poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi wyjść na światło we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. I dalej. W Wisławie Szymborskiej Szwedzka Akademia chce uhonorować przedstawicielkę niezwykłej czystości i siły poetyckiego spojrzenia. Poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad słowem jako myślą i wrażliwością. Szymborska, poetka, fascynuje czytelników na całym świecie. Stała się ambasadorką polskiej kultury za granicą. Jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. W Stanach Zjednoczonych wybór wierszy noblistki w przekładzie Stanisława Barańczaka i Claire Kavanagh pod tytułem View with a Grain of Sand rozszedł się w nakładzie 120 tysięcy egzemplarzy. Niemniej popularna jest jej poezja tłumaczona na język niemiecki w znakomitych przekładach Karla Dedeciusa czy szwedzki w tłumaczeniu Andersa Bodegarda. Szczególną popularnością Szymborska cieszyła się i wciąż cieszy we Włoszech, gdzie na spotkania z nią przychodziły setki czytelników, a młodzi Włosi traktują ją jako poetkę własnego pokolenia. Wisława Szymborska była także mistrzynią felietonów, które ukazywały się w prasie literackiej i codziennej przez nieomal pół wieku. Pozostawiła spory dorobek translatorski. Przybliżyła polskim czytelnikom twórczość m.in. poetów francuskich, niemieckich, bułgarskich oraz hebrajskich. Wisława Szymborska zmarła 1 lutego 2012 roku w Krakowie, zostawiając w testamencie zapis o powołaniu fundacji jej imienia. Od 2013 roku Fundacja Wisławy Szymborskiej przyznaje nagrodę imienia swej patronki za tom poetycki wydany w języku polskim lub przełożony na język polski. W ramach funduszu zapomowego Fundacja udziela pomocy finansowej pisarzom i tłumaczom w trudnej sytuacji materialnej oraz przyznaje nagrodę imienia Adama Włodka młodym pisarzom, tłumaczom i literaturoznawcom. Mieszkanie, w którym poetka spędziła ostatnie 15 lat życia, decyzją zarządu fundacji zostało przeznaczone na rezydencje literackie. Od roku 2019 z programów rezydencjalnych skorzystało blisko 20 literatów. O doniosłości literackiego dorobku Wisławy Szymborskiej świadczą nie tylko nagrody, ale także fakt, że Szymborska wciąż ma wierne grono czytelników w Polsce i za granicą. Inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, a także zwykłych czytelników, którzy znajdują w jej poezji odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tematy, które poruszała w swojej poezji, wciąż są aktualne. Forma, jaką się posługiwała, ciągle zachwyca mistrzostwem. Rok 2023 będzie nie tylko doskonałą okazją do pełniejszego zaprezentowania postaci Wisławy Szymborskiej oraz jej twórczości, ale także do debaty na temat miejsca poetyckiego słowa we współczesnym świecie. W uznaniu zasług w 100. rocznicę urodzin poetki Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej. Ja może tylko w uzupełnieniu pozwolę sobie powiedzieć, że podobnie jak w przypadku poprzednich patronów, również tutaj będzie wiele wydarzeń, począwszy od wystaw, promocji książek, konferencji, ogólnopolskich konkursów, również dla uczniów szkół średnich. Jesteśmy też w kontakcie z instytutami polskimi, które mają swoje siedziby w Europie i poza, aby również w tych instytutach poezja poetki była przedstawiana. Dziękuję bardzo. Proszę Wysoki Senat o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję.